Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem Paladyn, tym razem robimy przebieranie, prawdopodobnie to samo co już widzieliście na Berserku, ponieważ chyba odcinki z Berserka wejdą wcześniej, natomiast mamy ten sam weekend epicki, w którym wy widzieliście maraton z łowcy, no ale też oczywiście inne postacie nie mogą pozostać jakby zaniedbane, więc też inne postacie będziemy sobie ogarniać, co za tym idzie z Paladyna także będą dwa odcinki, mianowicie jeden z przebierania się i drugi z klikania lochów właśnie po tym przebieraniu. Ten to jest właśnie ten z przebierania. Zaraz tutaj sobie ogarniemy postać i będziemy lecieć, więc w sumie bez przedłużania. Czy my coś tutaj mamy? Mamy dwa itemki do kibla, także od razu sobie tutaj jeden z nich spuścimy i od razu sobie rozmontujemy. Tutaj w zasadzie możemy też te inne rzeczy porozmontowywać, bo to mi dzisiaj poleciało z awki, a ja sobie jeszcze... znaczy ja już tą awkę sobie zrobiłem po prostu. Tu mamy jakiś kamyk na zręczność, ale chyba nam on się nie przyda, więc go po prostu sprzedamy. I co tutaj więcej? Tutaj mamy w ogóle itemki z ulepszoną jakością przedmiotu, bo powiedzieliście mi, że... jeżeli szukam sobie itemków w sklepie epickich, to polecacie mi zakładać ulepszoną jakość przedmiotu. Maksymalnie można mieć 5, ja tutaj mam 2, więc będzie to łącznie 6. No ale mówię, maksimum to jest 5 i podobno to daje tyle co 5 dodatkowych aur... aur się mówi? Nie wiem w sumie. 5 dodatkowych... tych powiedzmy poziomów w kiblu, tak więc no my tutaj mamy 15, akurat nam się udało dobić bodajże wczoraj, więc fajnie, bo akurat przed przebieraniem, czyli łącznie mamy niby 20, czy faktycznie tak to działa nie wiem, ale tam pisaliście mi to ostro w komentarzach, abym o tym pamiętał, więc po prostu pamiętam i sobie te itemki, gdy będziemy się ubierać, będę je sobie po prostu zakładał. Dobra, no najpierw tutaj tak jak mówię ogarniemy tą postać, tutaj już kibelek zrobiony, więc teraz do tego hazardzisty. Założenie jest takie samo jak na Berserku, czyli... Oj, tam były dwa kamyki, zepsułem. Założenie jest takie samo jak na Berserku, czyli ja po prostu będę chciał, żeby ubrać sobie pełen secik taki kompletny, żeby po prostu nie musieć zmieniać setu na awkę i na lochy i arenę, tylko po prostu mieć wszystko w jednym, z tym, że tutaj na tym Paladynie mam o wiele mniej run, co za tym idzie będzie po prostu ciężej znaleźć takie itemki jak na Berku, bo tam już te runy naprawdę osiągały dosyć duże ilości, natomiast tutaj niestety może być ciężej, no ale to zobaczymy. Golda nie biorę, ponieważ ten gold, o akurat mi się kamień trafił fajnie, ten gold od tego hazardzisty jest strasznie mizerny, dobra, tu weźmiemy duszę powiedzmy, tak więc takie jest założenie, no a jak to wyjdzie to zobaczymy. Dobra, to jest już wszystko, to zrobione, ok, jesteśmy dość nisko tutaj w rankingu, ponieważ mieliśmy cały dzień dzisiaj założony secik na awanturniczość właśnie, no i to jest ten jeden powód, że ja czasem latam całymi dniami w tym secie na awanturniczość i przez to ludzie mnie tutaj biją, jeżeli chodzi o ranking i tak dalej, a tak to bym miał jeden, miejsce wykuby mi się zwolniło, generalnie same plusy. Dobra, tu sobie rozmontujemy coś później, chociaż pewnie mi coś z kółka poleci, to ja już tutaj sobie od razu tym kółkiem zakręcę, bo nie ma na co czekać. I tutaj mamy ulepszoną jakość przedmiotu, ale to nieistotne, tutaj chcę pierścienie wiedźma, więc po prostu olejemy to. Dobra, do gabinetu i zbrojowni zaraz wrócimy. Pupilki są dosyć istotne, więc je sobie tutaj karmimy. Tutaj sobie nakarmimy tego jednoruga. Chyba dzisiaj, a nie, truskawek nie mamy, a dzisiaj jest światło, więc tych truskawek nie będziemy mieli niestety. No ale trudno, dobra, tutaj skarmimy sobie tego, no i polecimy jakieś walki. Co tutaj w tych walkach? Tutaj może spróbujemy światłem, dokładnie, tutaj dosyć mocne, więc spróbujemy ogniem, chociaż nie wiem czy to wyjdzie, wyszło, spoko. Tutaj byśmy spróbowali mrokiem, wyszło. Tutaj myślę, że wodą, bo przeciwnik jest dosyć słaby. No i tutaj mamy demonko, z którym raczej przegramy. On to światło ma też dosyć mocne. A nie, jednak wygraliśmy, zobaczcie. A no tak, no bo w sumie ten tyranożar 170 na jednoruga to jest dosyć łatwe, jeżeli chodzi o walkę. Ok, tutaj na razie nie będziemy sobie robić portalu, bo jeszcze pozmieniamy te itemki, to mu więcej uderzymy. Tutaj do twierdzy 19 mi brakuje już naprawdę niewiele, 12 milionów kamienia tylko. Tak, do twierdzy 19 powiedziałem, do twierdzy 20 oczywiście mi chodziło, więc też już myślę, że to niedługo. Tutaj w tym podziemiu to już w ogóle prawie wszystko mamy na poziom 15 rozbudowane. Jeszcze tutaj nam zostają siedlisko goblinów w sumie, z tego co widzę. I potem już sobie będziemy lecieć tylko kopalnie złota na wyższe poziomy. Już będziemy sobie tą kopalnię tylko i wyłącznie farmić. Dobra, kto jest tutaj najmocniejszy na serwerze? Chyba cały czas Paul Terra, więc sobie jego zaatakujemy do tych naszych podziemi. W gildii nam miga tutaj miga nam port, ale także go zrobimy po przebraniu, żeby te obrażenia były większe po prostu. Pupila gildnego możemy machnąć sobie teraz w sumie. Co jest? Coś mi się tutaj zepsuło. Ok, machniemy go sobie teraz. Dobra, BWW zrobione i chyba tyle. Demonko mi się ostatnio chwalił na Discordzie, że mu strasznie fajna broń poleciała, jeżeli chodzi o runę. 33%, więc jest to naprawdę ładna broń, jeżeli chodzi o ten serwer. Ja na swoim berku mam 34% bodajże, a tam mam o wiele więcej run, więc fajnie, poszczęściło mu się. No ale dobra, tak myślę, czy coś tutaj jeszcze, ale chyba wszystko żeśmy zrobili i chyba można powoli przechodzić do tego przebierania, tak sobie myślę. Te portale, tak jak mówiłem, później. Tutaj nic ciekawego już nie ma, mamy nakarmione. Te runki sobie potem zrobię, znaczy no w sumie niedługo reset będę robił. Dobra, tu już mi się wydaje, że wszystko zrobione. Ok, zakładamy sobie te przedmioty na tą ulepszoną jakość. I będziemy sobie szukać. Co nas interesuje? Interesują nas punkty życia przede wszystkim. Interesują nas gold i punkty doświadczenia tak naprawdę. To jest taki priorytet, jeżeli chodzi o ten set. Nie wiem, czy mi się to uda oczywiście. Być może będzie tak, że mi się nie uda. No ale to już trudno. Tam były na wszystkie cechy rękawiczki, więc jakieś buty. Punkty życia 7 i okej, już się zaczyna naprawdę bardzo fajnie. Także je sobie oczywiście od razu wyciągamy, ale na razie nie podmieniamy, no bo mamy te na ulepszoną jakość. Także podoba mi się, już są jedne punkty życia, z tym, że to jest 7%, jak nam drugie nie wypadną 8, to ja będę musiał mieć 3 itemki z tymi punktami życia, to też nie jest zbyt atrakcyjne dla nas. No i tutaj oczywiście jeszcze jakąś broń będziemy się starać znaleźć, jakąś taką fajną. No ale to wszystko w swoim czasie, jest jakiś pasek na wszystkie cechy, premia do złota 20%. Także na razie olewamy, jakieś buciki znowu, ale jest dosyć słabiutkie, w sensie no takie same, tylko inna runa, więc jakby olewamy to standardowo. Premia do PD 4%, no właśnie te 4% często mi się trafiają, a tutaj jest potrzebne 5%, aby mieć 2 itemki tylko, a nie 3. No ale na razie to wyciągniemy, to najwyżej nawet będą dla naszych towarzyszy, a tu mamy w sumie bardzo podobny z tego co widzę. Będzie w razie czego dla towarzyszy. Ja tam sobie później podmieniam, ale dobra, lecimy dalej. Odpornych na błyskawice 36%. Też wyciągniemy na razie, bo to wiecie, potem może się przydać, jakbyśmy jeszcze musieli szukać jakiegoś itemku. Mamy jakąś broń, 25% runa, więc słabiutka i słaby rozrzut, więc nawet na nią nie patrzymy zbytnio. No i mamy jakiś tutaj klacioszkę, więc ją też sobie podmienimy. Na razie na bok stawiamy te na 3 staty, a takie co już na pewno je założymy, czyli w tym wypadku na razie tylko buty sobie będziemy trzymać właśnie tutaj po lewej stronie. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejna broń, no runa już lepsza, rozrzut lepszy, ale nadal nie ma szału, więc nadal szukamy dalej, jeżeli chodzi o tą naszą broń. No i dobra, na berku dosyć fajnie to poszło, ale to z tego powodu, że tak jak mówię, były tam, jeżeli ktoś w ogóle nie widział, to w sumie niepotrzebnie mówiłem, bo może zaspoilerowałem, ale jeżeli ktoś nie widział, to niech tam poszuka, ale po prostu powód tego jest taki, że na berku mamy więcej run, co za tym idzie, no jest to, o wiele fajniej to idzie, łatwiej po prostu te itemki znaleźć z odpowiednią wartością. Mamy coś, mamy punkty życia hełm, no dobra, bierzemy go, bo to jest jednak, no te punkty życia to jest priorytet, ale niestety 7%, więc na razie lipka, to na wszystkie cechy, więc też nas nie interesuje. No, roluj się. Zobaczymy jak to wyjdzie dalej, tu mamy znowu premia do PD 4%, no niby można od 10 quindy decylionów znaleźć 5%, my mamy 11, więc teoretycznie się łapiemy, ale no niestety szału tu nie ma. Dobra, no to wyciągniemy. Zaraz tu będziemy sobie robić jakieś już powoli... Chociaż poczekajcie, czy ja tutaj łączna odporność... Poczekajcie, to ja to sobie w ogóle wezmę do... To mogę dać magowi. Jak go ubiorę, to się powinno zmienić na inteligencję dokładnie, więc to jest akurat spoko. I tutaj sobie na razie to podmienimy, a tą klatę sobie wyciągnę, no bo to jest jednak łączna odporność, to jest też fajna runa. Także na razie to zostawimy. Tak myślę, czy jak ja bym znalazł sobie, czy ja bym dał radę nawet jakbym po 3 itemki, to chyba bym nie dał rady, chociaż nie, poczekajcie, no nie dałbym rady, musiałbym, no dobra, szukamy, nie ma na razie co myśleć, zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Na razie nie ma co się tutaj zastanawiać. Także wiecie, no ten jest premia do PD 5%, czyli zobaczcie, da się. Więc okej, to sobie podmieniamy. Tutaj te budziki na pewno też będą. Cyk, klata jest łączna odporność, więc to dajemy tu na bok. Także no, dobra, da się, więc jeżeli byśmy znaleźli tak naprawdę jeszcze jeden itemek z 5% do PD, to już zaoszczędzimy sobie jednego slota na item i wtedy by nam został sam gold. Tutaj są buty, ale tylko 17%, więc i zresztą buty to ja już mam, dobra, to nieistotne. Jest jakaś broń, ale bardzo tragiczna runa. Zobaczcie, jaki ten rozstrzał run jest tutaj jakiś dziwny, zamiast z 21%, kiedy przy jakiej ilości run takie słabe wartości były, to już naprawdę bardzo dawno. Nie wiem, dlaczego to mi tak śmiesznie tutaj wychodzi. Dobra, wiecie co, ja tutaj na razie, bo mi się tutaj lekki syf robi, więc będę sobie chciał... Tak, te buty na pewno mu tutaj podmienimy, zamieniły się dokładnie. Tutaj sobie jeszcze zrobimy podmiankę, jeżeli chodzi o ten hełm. Także się powinien zamienić, dobra. Zawsze to wiecie, jakieś tam wzmocnienie dla towarzyszy, ja ich tak nie będę tutaj zbytnio przebierał, bo oni i tak regularnie dostają nowe itemy, bo ja codziennie szukam jakiegoś itemku do kibla, żeby spuścić, więc przy okazji wiecie, oni też dostają. Tu mamy w sumie bardzo podobny, to jest lepsze, więc sobie zamienimy i to także dokładnie się zamieniło. Tutaj sobie robimy dziurkę i okej, no niestety mi piesek zaczyna szczekać w tle, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza zbytnio, najwyżej zamknę drzwi. O, dobra, zamykam, bo jednak się rozpędza, więc zaraz wracam. Okej, już jestem, zamknąłem drzwi, bo myślałem, że sobie tylko tak szczeknie cicho 2 razy, i przestanie, a niestety zaczął coraz głośniej. No, że jak już pewnie wiecie, kto ogląda regularnie moje filmy, to wie, że jest to dosyć mały pies, ale niestety bardzo głośny. Więc dobra, tutaj mamy na wszystkie cechy, więc to na razie olewejemy. Wrzucimy sobie z powrotem tego naszego paladyna. No i będziemy tutaj kombinować dalej. Odporność na błyskawice, więc nie interesuje nas to zbytnio. O, mamy pasek, premia do PD4, kurde, a my już mamy i tak pasek za 5, no to dobra, to nawet nie jest zbytnio istotne. Okej, lecimy dalej, no niestety pies coraz głośniej szczeka, mamy jakieś buty, łączna odporność, ale to olewamy, mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Tu znowu te marionetki, dobrze mówię, chyba to są marionetki na wszystkie cechy. Także niestety je także musimy olać i lecimy sobie dalej, szukamy jeszcze czegokolwiek na 5% PD, szukamy jeszcze w ogóle jakiejś broni, no tu niestety klata, ale na 7% punktów życia, ale poczekajcie, nie niestety, tylko stety, bo nam przecież jeszcze 1% brakuje, więc to jest dosyć ważne, także to na razie olewamy. Dobra, to już na pewno założymy i to założymy, szukamy dalej. Tutaj, no to jeszcze ewentualnie możemy założyć, natomiast to jest na razie odłożone na bok, także spoko. No i dobra, lecimy dalej, znowu jakaś klata, ale to nie jest istotne. Co nam w ogóle potrzeba? Potrzeba nam broni i potrzeba nam broni i co więcej? I chyba wszystko. Tak, rękawice już mamy, a są tu jakieś rękawice, nie zauważyłem, że mi wypadły. Ten pies mnie strasznie rozprasza w tle. Jest to takie irytujące, jak taki mały pies, a tak głośno szczeka, wiecie, on tak z całego, z wnętrza siebie, kurde, jak zaczyna jazgotać, że tak powiem, tak się mówi, to jest po prostu dramat. Dobra, tu jest bardzo mały rozrzut, więc tą broń olewamy, tutaj też olewamy, no szukamy na razie jeszcze broni i ewentualnie czegoś na 5% PD zamiast rękawic w sumie tylko na 5% PD, no a jeżeli to nam się nie uda znaleźć, no to lecimy do gabinetu magii. W sensie, jeżeli jakąś broń znajdziemy, a rękawicy czy tam czegoś innego nie, no to będziemy sobie do tego gabinetu lecieć i tam próbować coś kombinować, jeżeli chodzi o te runy. No ale to jeszcze zobaczymy. No te bronie, widzicie, mamy tutaj pecha do tych broni, bo strasznie słabe rozrzuty i słabe runy, bo jeżeli jeszcze rozrzut by był fajny, a ta runa wcale nie taka wysoka, no to jeszcze mógłbym się zastanowić, a tutaj na razie mamy 5% PD, dobra, super, czyli od razu tutaj sobie podmieniamy, tą dajemy na bok, to dajemy tu, no i okej, punkty doświadczenia i punkty życia już mamy i tak naprawdę potrzeba nam jeszcze broni i potrzeba nam jeszcze 3 itemków z gabinetu magii na golda, które łącznie nam dadzą na pewno minimum 50% i secik byłby kompletny, także super, to jest naprawdę bardzo fajne, ale teraz w sumie to ja w ogóle przyspieszę troszeczkę to szukanie, jeszcze dorzucę tutaj enter oprócz myszki, ponieważ będę chciał po prostu tą broń już jakąś znaleźć i przejść do tego gabinetu magii, ale by też nie wiadomo ile to nam nie trwało, to poszukiwanie tych itemków. No tutaj jakaś klata, niepotrzebnie to sprawdzam, w zasadzie nic mi już nie jest potrzebne i tak z ciekawości rzucę okiem, czy coś fajnego to nie jest, no to na wszystkie staty to nawet nie wiem. Rękawice, punkty życia 5%, zobaczcie jaki to jest rozrzut. Mogą nam polecić na 7%, a jeszcze nam się może trafić na 5% i wtedy to jest lipa totalna. No tu mamy premię do złota, ale 18% tylko i wyłącznie, więc dosyć malutko. Tutaj mamy na wszystkie staty, więc także to olewamy. Tutaj mamy punkty życia 6%, ale to nam nie jest potrzebne. No dobra, no tą broń, jakąś fajną broń, kurde, żeby nam dało. A powiem wam szczerze, że wczoraj jak szukałem jakiegoś itemku do kibla, o, jest jakaś broń, fajny rozrzut, runa niezła, ale niestety na wszystkie staty. Wczoraj jak szukałem jakiegoś itemku do kibla właśnie tutaj na Paladynie, to mi wypadła taka dosyć fajna broń, z fajną runą i tak dalej, ale stwierdziłem, że ją wrzucę do kibla i chyba tam komuś dałem, jakiemuś towarzyszowi, w sumie mogę sprawdzić, poczekajcie. To raczej nie było to, chyba to było to, nie, bo to jest 23%, a nie, to chyba nie dałem jednak towarzyszowi, nie wiem, nie pamiętam co z nią zrobiłem, ale pomyślałem sobie, że nie będę je zakładał, bo i tak będę szukał itemków na tym Paladynie nowych, więc sobie po prostu, wiecie, oleję ją i znajdę coś innego, a tu wygląda na to, że teraz żadnej broni nie możemy znaleźć. No znowu jakaś klata, ale już tak, wiecie, tak dosyć mocno olewająco podchodzę do tych itemków, bo jednak zobaczcie, że tam w ogóle tak szybko roluje, że mi jakieś itemki skipują się, no ale na szczęście to nie była broń z tego co widziałem. No tutaj mamy 2 na 3 statowe itemki, ale także nie są one niczym specjalnym. No powiem wam, że jak już nam zostanie jeden item do szukania, to można go naprawdę szukać w nieskończoność i możemy go nawet nie znaleźć. Dobra, tutaj coś, jakiś pasek, tutaj znowu pasek, 21% do golda. No zobaczymy. Tak jak mówię, no powiedziałem wam dlaczego tych towarzyszy zbytnio nie ubieram. Raz, że nie chcę, bo było to naprawdę długo zajęło jeżeli chodzi o odcinek. Dwa, że mają te itemki w miarę świeże. Wiadomo, że tam nie mają ich nie wiadomo jak topowych, tak jak i nasza postać. No ale uważam, że nie ma co się aż tak napinać po prostu, jeżeli chodzi o tych naszych towarzyszy. No dobra, tutaj znowu jakaś klata, broni jak nie było, tak nie ma. I to mnie zaczyna tutaj troszeczkę niestety niepokoić. No ale dobra, troszkę tutaj sobie przyspieszymy. Znowu to rolowanie, no i mamy jakąś klatę, ale nie jest ona zbyt potrzebna. Teraz najpotrzebniejsza, jeżeli chodzi o zbrojownię, jest broń. I tą broń sobie po prostu musimy znaleźć. Okej, zrobiłem cięcie, wyleciała nam taka broń, no nie jest ona, nie jest to broń marzeń, słaba dosyć runa, rozrzut dosyć słaby, ale ją sobie wyciągnę tylko po to jakby nam się już nic innego po prostu nie trafiło, a zaczynam szukać po prostu dalej. Okej, widzicie po ilości grzybów ile zrobiłem roli, ile tego szukałem, już naprawdę mam dość mocno dość, że tak powiem. Wyleciała mi tutaj taka broń, no runa jest słabsza od naszej o 3%, ale na szczęście rozrzut jest dosyć fajny i chyba z tą po prostu zostaniemy. No niestety słabo to wygląda, nie wiem dlaczego, czy coś się zbugowało, czy coś. Każda broń jaka mi leciała, runa była tragiczna, była około 20-21%, plus rozrzuty były po prostu śmieszne. Nie wiem dlaczego tak to wygląda, no ale taka nam poleciała już trudno. Może jeszcze w międzyczasie tam się jakąś inną znajdzie, ale na razie podmieniam tą. I już po prostu nie będę tutaj nie wiadomo ile czasu spędzał, aby tą jakąś runę lepszą sobie znaleźć, tylko poczekajcie, czy mi tutaj dla mojego wojownika w sumie może być, to mu od razu podmienimy, nie będziemy rzucać do kibla, cyk cyk, ok. Dobra, ten secik już mamy gotowy, natomiast jeszcze tutaj co ja tutaj jeszcze potrzebuję, poczekajcie, to chyba jak jemu dam, to dokładnie też się zamieni. Czy te rękawice mi nie są potrzebne? Nie, nie są mi potrzebne, więc sobie tu podmienimy. Dobra, co dalej? To jest nieważne. To jest w sumie, to sobie możemy w sumie zostawić do kibla, to tam na jutro i na te kolejne dni sobie w razie spuścimy. Natomiast tak, dobra, ten set na razie mam gotowy i teraz potrzebuję tylko i wyłącznie znaleźć 3 itemki. W sumie tam nie wiem czy to było na filmie, czy jak ja sobie tam po prostu skipowałem samemu. Poleciał nam jeden item, który nam daje 25% golda, dawał nam, więc 2 takie itemki, no i golda też mamy załatwionego. No a w ostateczności będziemy szukać 3. Na razie tutaj będę rolował dosyć wolno, ponieważ, o już ominąłem miksturkę, chcę sobie miksturki na chociaż miesiąc poprzedłużać, żeby też mieć to z głowy, powiedzmy, także na razie tutaj troszeczkę wolniej, żeby to HP i tą siłkę sobie tutaj, tak jak mówię, poprzedłużać. A jak już to zrobimy, tych nie będę wyciągał, bo jeszcze mamy na ponad 2 miesiące, także to akurat nie ma znaczenia. No tu niestety odporność na ogień, więc olewamy. No i dobra, na siłę jeszcze nam potrzeba ile? 1 na siłę dokładnie i jeszcze na HP z 2 miksturki i dalej już będziemy szybko rolować, żeby tutaj nie przedłużać. Mamy jakiś wisior, łączna odporność niestety, więc olewamy. Tu mamy wszystko ulepszone jakoś, tak dobra, żeby nie było, że roluje na marne. Ok, mamy 1 miksturkę na HP, mamy na siłę, to już możemy łyknąć, znowu siła, no jeszcze 1 HP by mi było potrzebne. Ucieszyłbym się, jakbym znalazł, no ale zobaczymy. Dobra, jest jeszcze 1 HP i ok, lecimy teraz już na szybko, rolujemy. No tutaj te klepsyry nam będą niestety przeszkadzać. Mamy pierścionek na wszystkie cechy, więc nas on zbytnio nie interesuje. Dobra, lecimy dalej. Mamy jakąś odporność na ogień, no to też niestety nic szczególnego. No tak jak mówię, no te klepsydry będą co chwilę nas tutaj blokować. Mamy jakiś pierścionek, ale na wszystkie cechy znowu. No i znowu klepsydry. No to już niestety nie będzie szło tak fajnie jak ten nasz gabinet magii, w sensie ta nasza zbrojownia, ale zobaczcie, mamy pierścionek i jest premia do złota 20%, więc od razu go sobie tutaj podmienimy, żeby już mieć to z głowy, cyk, cyk. Tutaj podmieniamy i ok, jeszcze musimy 2 itemki tak naprawdę z tego gabinetu na złoto i secik będzie tak czy siak kompletny, nie będziemy musieli po prostu zmieniać między tym na arenę a tym na awkę, więc tak jakby do tego dążę. No pierścienie już nas w sumie nie interesują, także teraz jeszcze ten tutaj, to jest bodajże talizman, no to jest amulet, tak mi się wydaje, bo mówię, zawsze mi się mylą. No tu ulepszono jakość przedmiotu, więc niestety musimy zrezygnować z tego itemku. No ale szukamy dalej, to jest na wszystkie cechy, więc też nas nie obchodzi zbytnio. Lecimy dalej. Znowu klepsydry nam poleciały, no to też nas niezbyt interesuje. Mamy jakiś up, to jest pierścionek, no to nie. To także jest nic, znowu pierścionek, nic dla nas. No w teorii dosyć prosto znaleźć tutaj odporność na zimno, no to niestety nie. W teorii dość prosto znaleźć w tym gabinecie magii takie itemki, które nam odpowiadają, na pewno prościej aniżeli w zbrojowni. No ale jak jeszcze szukamy z odpowiednią runą na golda, to nie wiem, czy to będzie takie hop-siup. Znowu pierścionek, no co chwilę jakieś pierścionki, a bardzo mało tych, nazwijmy to, pozostałych przedmiotów. O, tutaj coś mamy, ulepszoną jakość przedmiotu, no to nie jest to zbytnio, nie interesuje nas to zbytnio, może w ten sposób. Dobra, to jest na wszystkie cechy, więc także olewamy. No i szukamy dalej, no pierścionek, znowu 20% na golda. No niestety tych run mamy za mało, aby nam tak na lewo i prawo szastały po 25%, ale już może w kolejnym epiku, nie wiem jak tu polecimy z levelami, czy kolejny epik to też będę się przebierał, czy po prostu sobie 1 miesiąc odpuszczę, no bo jednak jak tu wbijemy ile, z 5 poziomów przez miesiąc, góra, gdzie, no 10 to jeszcze może mi się przebrał, ale jak mniej niż 10 to chyba nie będę tutaj zbytnio, może w następnym epiku sobie po prostu będę polował na jakąś broń lepszą, no bo ta jest dosyć tragiczna. Dość mocno. O, jest premia do złota 24, super, czyli łącznie mamy już 44 i teraz szukamy ostatniego itemku tego, aby już mieć kompletny set tak naprawdę. I mamy tutaj, no niestety, na punkty życia, my tutaj punkty życia w ogóle mamy, tak, żebym ja tutaj się nie pomylił, tak, mamy i PD mamy, dobra. Czyli ok, czyli szukamy teraz tego wisiorka na właśnie to nasze złoto i potem sobie podmienimy gemy, zaczarujemy wszystko, uwiedźmy tak jak być powinno i będziemy mogli już spokój, jeżeli chodzi o wymianę ekwipunku i za chwilę będę nagrywał odcinek, gdzie będziemy ten ekwipunek sprawdzać sobie w lochach, jak to będzie, jak ten nasz paladyn sobie poradzi. No jak widzicie, tutaj nie wiadomo jakiej ilości statystyk nie dostaniemy pewnie, jeżeli chodzi o tego paladyna i o tą zmianę ekwipunku. No ale to się jeszcze zobaczy w praniu. O, tutaj mamy coś, no ale niestety ulepszono jakość przedmiotu, więc ok, szukamy dalej. Dosyć dużo nam grzybów poszło na to przebieranie, tak teraz patrzę tutaj kątem oka. No ale niestety więcej niż planowałem. No ale cóż, czego się nie robi dla wygody i braku zmiany ekwipunku. Tutaj mamy ten talizman, więc olewamy, znowu talizman. Też olejemy, no szukamy tego, ile będzie nam potrzeba, no znaczy ile jeszcze chcemy, no tak z 600 myślę grzybów, może troszkę więcej na szukanie tego jednego itemku, trochę to śmiesznie brzmi, no ale cóż, no bo też chcę sobie, wiecie, na lochy pozostawiać, żeby trochę poklikać, zobaczyć jak to nam pójdzie w tym kolejnym odcinku z tego paladynka, jeżeli chodzi o te lochy. No ale to wszystko w swoim czasie, na razie to tutaj musimy skompletować ten nasz ekwipunek nieszczęsny, aby już był spokój. Ok, jesteśmy, udało nam się, zrobiłem wam cięcie, bo nie chciałem was zanudzać po prostu szukaniem już tego ostatniego itemku, bo jest to dosyć mozolne, no tak samo jak tej broni w zbrojowni, no ale mamy, jak widzicie, 21% golda, czyli łącznie będziemy mieli 24, 44, no i wiadomo, tutaj ile byśmy nie mieli, to nam da więcej, aniżeli, w sensie po prostu da nam całość, czyli te 50%, także dobra, to sobie od razu podmienimy. Robimy tutaj te podmianki, których jeszcze nie mamy zrobionych. Najpierw sobie założymy to. Te itemki już będziemy mogli sprzedać na tą ulepszoną jakość przedmiotu, bo na razie nam nie będą potrzebne. Te także już... Oj, tam były pierścienie, mogłem oddać do wiedźmy. No już mniejsza z tym. To także sprzedajemy. Tu nam zostaną do kibelka itemki. To sobie pozakładamy. Zaraz te kryształki oczywiście sobie także popodmieniamy. Dobra, tu nam potrzeba dziury, tu nam potrzeba dziury i tutaj mamy, dobra, czyli teraz robimy odzysk, cyk, cyk, cyk i tutaj cyk i ok, tutaj sobie dajemy te wszystkie kryształki czarne, żeby to jako tako wyglądało. Zaraz sobie oczywiście zaczarujemy u wiedźmy to wszystko, tak aby było ok. W sumie tak jak i na Berku zrobiłem, to muszę zaczarować wszystko, bo to już będę miał także jako swoje... To mi nie jest potrzebne. To w ogóle jest czar, żeby znajdować przedmioty podczas swych przygód. Ja tego nie chcę, no bo wolę, żeby mi dropiły jakieś jedzonka, wolę, żeby mi dropiły paczki podczas skarbów lasu, aniżeli właśnie to, więc to sobie olewamy. Dobra, to cyk cyk i tutaj jak to wygląda u naszych towarzyszy. Temu musimy zaczarować broń, temu musimy rękawice i broń, a tej musimy broń. Ok, czyli już wszystko jest w porządku. No i teraz sobie poulepszamy, tylko nie wiem jak ja to bym chciał poulepszać. Może na razie razy 6. Nie wiem czy ja chcę korzystać w ogóle z tego paska, bo na Berku z niego korzystałem, chociaż to w sumie chyba na jedno wychodzi. Dobra, na razie to poulepszamy razy 6 i zobaczymy jak to nam się poulepsza, bo na Berserku to wszystko było w cały świat, jeżeli chodzi o te ulepszenia. Jakieś tam błędy nam się porobiły i tak dalej, i tak dalej. Także dobra, na razie to wszystko razy 6 i zobaczymy jak to wyjdzie. Będę dążył, żeby to wszystko było chociaż razy 8, ale zapewne mi tutaj nie starczy surowców. Dobra, o to widzicie, mamy razy 4, a kliknąłem, że było razy 6, więc fajnie. To jest razy 6, to jest razy 5, więc musimy raz. To jest razy 9, także fajnie, że nam się klata ulepszyła tak bardzo. To razy 10 nam się ulepszyło, także super. Także no polecam to ulepszanie, jeżeli chodzi o ten pasek. Działa to po prostu perfekcyjnie. Dobra, to jest już razy 6. No wszystko mamy razy 6, oprócz tych przedmiotów, które nam poszły razy 9 i razy 10. No ale co tutaj zrobić? Dobra, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek z przebierania wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, subskrypcję, wbijać na Discorda dla widzów, dawać mi znać w komentarzach, czy chcecie takie odcinki z przebierania, czy was to ciekawi. I co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!